Cześć moi drodzy, witam Was w moim kolejnym odcinku z serii wycieczek sklepowych. Tym razem odwiedziłam sklep ISK i w tamtym sklepie nagrałam materiał, ponieważ wydawało mi się, że trafiłam na fajną promocję, a promocja ta mianowicie dotyczyła minus 15% na wszystkie rzeczy, które zmieszczą Wam się do torby. I ta promocja również obowiązywała na produkty, które były już przecenione, także było można dodatkowo zaoszczędzić przy okazji pakując rzeczy właśnie tak jak wspominałam w swoją własną torbę, co by nie kupować kolejnych toreb, to miało być takie założenie ekologiczne, także słyszałam od pana kasjera, że ludzie naprawdę zaczynają kombinować na różne sposoby, że przynoszą czasami nawet do sklepu torby bardzo wielkich rozmiarów, po to, żeby móc na przykład zapakować krzesło czy biurko. No ale nie jest to niedozwolone, jakby nie patrzeć, więc była taka możliwość, żeby zrobić taki myk, natomiast ja nie wpadłam jeszcze na taki pomysł, co by takiego dużego ze sklepu wynosić, ale wiem, że ludzie są do tego zdolni i często jak słyszą hasło promocja, to zaczyna włączać się w ich umysłach walka oraz niesamowite pomysły, na które na co dzień rzadko można wpaść. Ostatnio kupuję całkiem dużo rzeczy do domu, mianowicie dekoracji, ozdób, no i nie tylko do domu, także kupuję również rekwizyty do robienia zdjęć, także akurat często właśnie odwiedzam Pepco, Action, Kik. Natomiast już trochę ten asortyment mi się opatrzył, pomimo nowości, to jednak chciałam zajrzeć do jakiegoś innego sklepu, w którym w ogóle nie wiem, co się znajduje, ponieważ w ISK-u chyba poprzednim razem byłam może 2-3 lata temu, więc można uznać, że wszystkie produkty, które tam były, były dla mnie nowością, których wcześniej nie widziałam. Także mam nadzieję, że filmik Wam się przyda, ja już nie będę przedłużać i zapraszam Was na wirtualny spacer po sklepie.
prezentował się cały asortyment sklepu Whisk, oczywiście pod kątem dekoracji. Były też ozdoby świąteczne, ale w zdecydowanie mniejszym stopniu niż w innych sklepach. Zdecydowanie najwięcej było tych ozdób w Action, z tego co pamiętam. Ale Whisk jeszcze ma tak mniej więcej w granicach rozsądku dostępną ofertę na święta. Podejrzewam, że za jakiś czas będzie pewnie tych rekwizytów świątecznych znacznie więcej, także wtedy wybiorę się i nagram kolejny film. Natomiast teraz właśnie skupiłam się bardziej na takich ogólnych dekoracjach. Oczywiście było kilka rzeczy, które mi się naprawdę bardzo podobały, ale jeszcze muszę dokładnie przemyśleć, co z nimi zrobić, jakąkolwiek koncepcję muszę wymyślić, zanim je kupię, bo nie chcę, żeby doszło do tego, że one po prostu będą leżały i schowane gdzieś w szafie, w pufie. Na razie póki co kupiłam sobie tylko i wyłącznie takie kamyczki ozdobne, różowe, razem z brokatem. Już Wam tutaj przybliżę. To są takie kamyki dekoracyjne, które można wrzucić na przykład do jakiegoś szklanego wazonu, czy właśnie do jakiejś karafki szklanej, no ale ja akurat postanowiłam, że będę ich używać do zdjęć. Często właśnie do zdjęć, które wykonuję, używam srebrnych kryształków, po prostu je rozsypuję między produkty, które fotografuję. I właśnie tutaj bardzo podobał mi się ten odcień różu, ponieważ nie jest to taki jaskrawy, mocny róż, tylko bardzo delikatny. On może również pasować do tych srebrnych kamyczków, albo po prostu także samodzielnie. Kosztowały one 6 zł, ponieważ były w promocji, ale z racji tego, że miałam własną reklamówkę, to doszedł do tego jeszcze rabat 15% i zapłaciłam za nie łącznie 4,50. Także cena rewelacyjna, więc jakbym miała zapotrzebowanie na większą ilość, to bez wahania bym brała, ale tutaj jestem przekonana, że jedno opakowanie zdecydowanie mi wystarczy. Możecie dać mi znać w komentarzach, czy często robicie zakupy w sklepie Whisk, ewentualnie dajcie mi też znać, co może macie już w domu z tego filmu, który Wam nagrałam, albo co Wam się najbardziej podobało. A tymczasem ja się z Wami będę żegnać. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie mojego kolejnego filmu, no i do zobaczenia w następnym odcinku.